nie takich grach, które ludzie tworzą, tylko sam tworzę gry od około 2 lat. Tworzę je w skryptach Ruby, czasami też w C++ coś stworzę. Druga rzecz, żeby też po to, aby pokazać ludziom, że internet to nie tak, jak wszyscy mówią, że to jest zło i nie warto w niego w ogóle wchodzić, tak większość starszych osób myśli. Tutaj trochę artykułów napisałem o tym, jak chronić się, jakimi programami. Na początku blogu też blog powstał głównie o to, żeby pokazywać moje gry, które no nie są jakoś tak bardzo rozwinięte, ale tworzę je od jakiegoś czasu i myślę, że coraz lepiej mi wychodzą. Na swoim koncie mam na razie 3 gry. Głównie to są gry RPG, bande stworzone w prowizorycznych programach, które też w swoim założeniu mają pokazywać, że internet to dobro. Ostatnią moją grą, która została zrobiona też na inny konkurs, była o łowieniu ryb. Może Państwo ten ruch? Tak mniej więcej wygląda grafika, zdjęcia robiłem sam. Niestety no, program nie jest tak bardzo rozwinięty, żeby one były w jakości HD, a więc musiałem przyciąć niektóre te zdjęcia. Jeżeli chodzi o sam blog, to tworzyłem go mniej więcej tydzień i zacząłem go tworzyć 2 dni przed konkursem. Przyszła akurat idealna chwila, żeby go zaprezentować i dodać parę efektów. No to chyba to tyle. Szukał na przykład, jak zrobić prezent dla swojej dziewczyny, na pewno on coś znajdzie. W naszym blogu zawarliśmy tak, że właśnie to, jak bezpiecznie korzystać z internetu, ale przede wszystkim nasz blog sam w sobie jest bezpieczny, więc możecie z niego korzystać bez żadnych obaw. Bezpieczeństwo w internecie pojawiło się również na tym blogu ze względu na to, że jesteśmy na profilu technicznym jako fotograficy. Mamy też do czynienia z grafiką komputerową, tak? Przede wszystkim o takim tak zwanym ściąganiu zdjęć bez praw autorskich, tak? Ze względu też na to chcieliśmy też poruszyć trochę ten temat, bo nie wszystkie zdjęcia, które ściągamy z sieci, nie są nasze, tak? Niektóre są podjęte prawami autorskimi i nie mamy do nich praw, tak? Blog, jak widać, jest po gieni, tak? Na tą stronę, na tą, nie korzystać z tego i z tamtego, tylko
tylko po prostu ogólnie, tak? Tam są, mamy podane takie sytuacje, które no, mamy wszyscy na co dzień, tak? Wchodzimy na Facebooka, oglądamy jakieś zdjęcia. No. Także to wszystko właśnie łączy się z tym bezpiecznym korzystaniem z internetu, gdzie tutaj właśnie macie wszystkie zakładki, jakby tematy w tym bezpiecznym internecie. Tak, tak. I tutaj w sumie o bezpiecznym internecie rozpisaliśmy się najwięcej, tak? Pracowaliśmy najwięcej, bo w sumie to jest duży problem w dzisiejszym świecie i warto nam trochę zwrócić na to uwagę, bo na pewno też nie każdy z Was swoją część wolnego czasu w większości spędza przed komputerem, na portalach, czy tam szukając czegoś w internecie, po prostu przy komputerze korzystając i naprawdę czasami sami nie mamy świadomości, że na przykład korzystamy z jakiegoś źródła, które nie jest pewne, tak? Rzeczy raz napisane w internecie zostaje tam muza, więc pamiętajmy o tym. Tak, nawet klikając coś, coś tam się wyświetli, wyskoczy, klikając możemy zrobić sobie wielkie problemy, tak? Nawet nie wiem, jakieś typowe domowe doładowanie, tak? Mogą nam sprawić wiele problemów, tak? Natomiast nas zakończa. I tutaj jak widać mamy filmy dla polecenia i nagrany jest w naszej szkole. Ten film jest nagrany w naszej szkole. Ja to taka właśnie profilaktyka, a niżej mamy też linka do filmu Cyberbully, który naprawdę nas zaskoczył. I właśnie tak włączył może tutaj kawałek, bo Pan polecał. Także możecie też wziąć sobie na film, dobra. No, z naszej strony chyba nie tyle. Zachęcamy do... To jest mój blog. To jest taka jakby strona startowa, która mówi o mnie i o tym blogu, o czym ogólnie jest. Zakładkę drugą. Dodaję posty, których jest... Powiem dużo i te posty są ogólnie o rzeczach, na które chcę poruszyć tematy. Niżej powinny się znaleźć rzeczy o informacje o niebezpieczeństwach wynikających z internetu i co sądzę na przykład o regulaminie bezpiecznego korzystania z tego internetu i tym podobnych. I kiedy się kliknie czytaj więcej, przy każdym poście to się przeniesiemy do strony, która jest poświęcona jakby temu blogowi. Tutaj jest cały temu postowi jest cały wypisany post i możliwość skomentowania. W zakładce subskrybuj jest możliwość zasubskrybowania, komentowania i dołączenia do rozmowy w tym blogu. Starałem się, żeby było jak najwięcej postów, które regularnie wstawiałem. W szczególności tych o niebezpieczeństwie związanym z internetem. Dziękuję.